co lepiej się było przenieść na to. Za dużo wiadomo mimo wszystko? Nie, nawet nie o to chodziło. Ale... No dobra. To jeszcze taki suchy wstęp. Czasem bywa tak, że wszystko jest fajnie na stronie, ale czegoś brakuje. Takiej jednej funkcji. Jednej, której nie chce nam się wpisać, bo niekoniecznie mamy ochotę, nie mamy czasu, albo po prostu się nie znamy, więc potrzebna nam jest jedna konkretna funkcja. I akurat tak się składa, że jest do tego 10 tysięcy wtyczek. I to ja sobie wylosuję jedną i zainstaluję. Albo nie daj Boże, napiszę sobie sam, nie znając się na tym, jak to się powinno pisać. I Pek chce, że... Znaczy, na początku wszystko jest okej, okay, wszystko działa, prawie tak jak powinno, coś od czasu miga, ale spoko. Ale Pech chciał, że właśnie ta mała zmiana, ta mała niedoróbka powoduje, że nagle strona zaczyna się sypać, wychodzą jakieś exploity, nagle ktoś nam się loguje, jakieś reklamy tu wychodzą, torrenty się ściągają i tak dalej. Tak. No właśnie. Kasper opowie o tym, jakie są złe i dobre praktyki pisania kodu wtyczek, tak żeby no właśnie uniknąć wysypywania się, uniknięcia jakichś włamów czy jakichkolwiek innych dziur bezpieczeństwa. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Kasper Szurek i dzisiaj opowiem wam trochę o bezpieczeństwie dodatków do WordPressa. Dlaczego warto mnie słuchać, kim tak naprawdę jestem i co robię? I co o tym wiem? Zawodowo pracuję w firmie antywirusowej, a po godzinach biorę udział w różnego rodzaju programach Bug Bounty. A od ponad roku szukam błędów w dodatkach do WordPressa. Przez ten rok nazbierało się ponad... Nie, nie mamy. Co? Dobra. A, bo on jest na drugim ekranie. Przez ten czas uzbierało się ponad 50 różnych błędów, większych czy też mniejszych w dodatkach do WordPressa. No i przed chwilą słyszeliśmy prezentację na temat WordPress API. Tak się składa, że w maju tego roku znalazłem tam błąd, który umożliwiał zmianę ze zwykłego na użytkownika na administratora. Także jak widzicie, nawet najlepszym zdarzają się błędy. Prezentacja jest mocno techniczna, ale postaram się ją przedstawić w taki sposób, żeby wszyscy, nawet nietechniczni użytkownicy WordPressa, na końcu zdali sobie sprawę, że nawet jeden znak niepotrzebnie gdzieś tam umieszczony w jakimś dodatku, który mamy zainstalowany, spowoduje, że nasza strona może zostać sakowana. I o czym będę mówił? Na początku bardzo szybki wstęp do PHP, żeby wszyscy rozumieli, o czym mówię. Potem historia security z WordPressa, a potem po kolei różnego rodzaju błędy. Zacznijmy od tych podstawowych, czyli od XSS-a, potem przez te mniej częściej spotykane i skończymy na typowych SQL injection. Podstawy PHP. Skąd WordPress wie, jakie dane otrzymał od użytkownika? WordPress jest napisany w PHP, także tam mamy dostęp do zmiennych globalnych. I teraz wszystko, co podamy w adresie strony, dostępne jest w zmiennej GET. A wszystko, co wyślemy jako formularz, dostępne jest w zmiennej POST. Połączenie tych dwóch to request. O czym o tym, dlaczego o tym mówię? Ponieważ w dalszej części używam GET jako parametr, który został przesłany przez użytkownika, także chcę, żeby wszyscy wiedzieli, o co mi chodzi. Krótka historia. Co deweloperzy WordPressa zrobili, żeby zabezpieczyć kod, zabezpieczyć się przed błędami w różnego rodzaju dodatkach? Ano pewnego razu stwierdzili, że trzeba coś zrobić, no bo bezpieczeństwo jest ważne i dodali taki właśnie oto kodzik. Ten kod tak naprawdę używa funkcji z PHP add slashes na wszystkich zmiennych globalnych get, post, cookie i server, o których mówiłem wcześniej. A co robi funkcja add slashes? Ona dodaje backslasha do pojedynczego cudzysłowia, do podwójnego, no i backslasha do backslasha. Dlaczego tak robi? Musimy sobie zadać pytanie, jak działa baza danych i zapytanie do bazy danych. Jeśli chcemy coś wyszukać z bazy danych, no to czasami zdarzy się, że chcemy podać w treści zapytania jakiś tekst. No i teraz ten tekst zawieramy właśnie w cudzysłowie. I teraz, jeśli chcemy, żeby w naszym tekście znajdował się cudzysłów, musimy go poprzedzić backslashem. W innym przypadku natomiast baza danych już stwierdzi, że ok, skończył się tekst, więc dalej to już nie jest tekst. Dlatego te backslashy. Tylko że ich interesowało bezpieczeństwo. Ale co widzą użytkownicy? Użytkownicy często widzą coś takiego, że nagle pojawiają się jakieś magiczne backslashy w naszym tekście. Często zdarza się to w jakichś pluginach, które no, nie są dobrze napisane.
bo teraz wszyscy deweloperzy muszą wiedzieć, że WordPress dodaje backslashe do niektórych rzeczy i muszą je najpierw usunąć, żeby wszystko działało. Tak, u nas nie jest to tak spotykane, ale na stronach anglojęzycznych jest to częsty widok i niektórzy się zastanawiają, skąd to, także teraz już wiecie. A teraz przechodzimy do sedna, czyli do różnego rodzaju ataków. Pierwszy, XSS. Co to jest XSS? To jest wykonanie kodu, zazwyczaj JavaScript, na naszej stronie, kodu, którego nie chcemy, żeby on się tam znajdował. Reflected w nazwie oznacza, że parametr przyjmujemy z adresu URL użytkownika, czyli ktoś musi wejść na jakiś skomplikowany adres, no i wtedy przez ten parametr przekaże atak. No i w tym przykładzie deweloper chciał, żeby ktoś, kto przekaże jakiś tam adres e-mail w URL-u, został on wyświetlony w input boxie. Tylko że co się okazuje? Wystarczy, że zamkniemy ten cudzysłów i potem wpiszemy kod JavaScript, to w input boxie dostaniemy backslasha i zostanie wyświetlony komunikat alert. I teraz, jak uniknąć tego błędu? W WordPressie mamy funkcję Escape Attribute. Co ona robi? Jest dość prosta. Zamienia podwójny cudzysłów na encję, pojedynczy cudzysłów na encję i znak większości i mniejszości. I to jest wszystko, co on robi. I to jest wszystko, co potrzeba, aby ochronić nas przed atakami w input boxach. Możecie mieć teraz wrażenie, wow, znam jedną funkcję i będę ją stosował wszędzie. Przecież nic nie można zepsuć przy jednej funkcji. Otóż nie. Mamy tutaj trzy użycia funkcji tej samej, Escape Attribute. Okazuje się, że jeden z nich jest nieprawidłowy. Dlaczego? Dlatego, że funkcja ta musi być oddzielona dookoła cudzysłowiami. Jeśli nie będzie tych cudzysłowów tam, możemy stworzyć taki string, który nie zawiera ani podwójnego cudzysłowiu, ani pojedynczego, ani znaku większości i mniejszości, a dalej jest złośliwy. W tym wypadku pokazuję tutaj przykład atrybutu onMouseOver, czyli przeglądarka wie, że jeśli najedziemy na input boxa, to ma wykonać jakąś akcję. I w tym wypadku jest to akcja alert, czyli wyświetlenie zwykłego okienka. Można sobie zadać pytanie, ok, znam jedną funkcję, używam jej wszędzie, wiem już, jak jej używać. No i znowu mylne wrażenie. Tutaj mamy zwykły link, czyli przenosimy użytkownika po kliknięciu do jakiejś innej strony. Tylko że okazuje się, że przeglądarki mają taki feature, że jeśli link zaczyna się od JavaScript dwóch kropek, to wszystko, co po dwukropku, jest kodem JavaScript, który się wykona. Czyli tak naprawdę użytkownik, klikając na ten URL, wykona jakiś tam kod JavaScript. No i teraz funkcja Escape Attribute nic o tym nie wie, bo ona tylko zamienia te cztery różne znaki na encję. Musimy zatem użyć funkcji Escape URL, bo ona wie, że jest taka funkcjonalność jak JavaScript dwukropek, no i pozbywa się tego, dzięki temu ochrania nas w odpowiedni sposób. Mówiąc o escape'owaniu URL-i, trzeba też dodać, że jest druga funkcja, Escape URL Row, i one są bardzo podobne. Tylko że tą pierwszą używamy wtedy, kiedy wyświetlamy coś użytkownikowi na stronę, a tą drugą, jeśli dodajemy coś do bazy danych albo robimy jakieś przekierowanie. Zapytacie dlaczego? Ano dlatego, że ta druga nie zamienia niektórych znaków na encję. Jak widzicie na samym dole, ampersand został zamieniony na encję. W tym wypadku, jeśli chcielibyśmy przejść na taki adres URL, robiąc jakiś redirect, to przeglądarka nie zrozumie i to, co jest po param 2, zostanie pominięte i nie przekazane do przeglądarki. Dlatego trzeba wiedzieć, jaką funkcję w którym miejscu użyć. A teraz pokażę dwa przykłady, dlaczego nie warto stosować własnych rozwiązań, bo to nigdy, nigdy nie przynosi pożądanych rezultatów. W tym wypadku deweloper stwierdził, po co będę używał jakichś WordPressowych rozwiązań, użyję swojej dobrej funkcji z PHP, StripTags. Co ta funkcja robi? Ta funkcja rzeczywiście usuwa tagi HTML-a. I tak jak mamy w pierwszym wierszu, usuwa nam script, usuwa nam input boxa. Tylko, że ta funkcja działa dobrze, jeśli HTML jest dobry, czyli mamy wszystkie tagi otwarte i zamknięte w sposób poprawny. My w ostatnim wierszu przekazujemy atrybut do input boxa, który również może być złośliwy. Ale funkcja nie wie, że to jest atrybut. To nie jest właściwy tag HTML-a, więc nic z nim nie robi. I znowu, jeśli wrzucimy ten kod do naszego input boxa, znowu mamy XSS-a. Drugi przykład to użycie funkcji HTML Special Chars. Ona zamienia wszystkie znaki na encję. Tylko że działa troszkę inaczej z cudzysłowiami. Ponieważ standardowo
zamienia tylko podwójny cudzysłów na encję. Tu, jak możecie zauważyć, ktoś value równa się pojedynczy cudzysłów. I zapomniał, że ta funkcja pojedynczego cudzysłowia standardowo nie zamienia na encję. Żeby ona zamieniała ten cudzysłów na encję, należy przekazać odpowiednią flagę, endclose. I znowu, ktoś sobie pomylił, zamiast pojedynczego użył podwójny, coś mu tam świtało, nie przeczytał dokładnie dokumentacji i bam, ma miejsce sesa. Dlatego warto stosować rozwiązania z WordPressa, które są sprawdzone i działają. Teraz przykład z JavaScriptem. Mamy tutaj prosty kod JavaScriptowy z wykorzystaniem jQuery, jakiś tam proces zapytania do OWP i przekazujemy jako ID JSON. No i teraz używamy do kodowania funkcji JSON encode, która przyjmuje jako parametr cokolwiek i zwraca nam JSON. I teraz są trzy różne metody użycia tego, tylko jedna z nich jest prawidłowa. Ano dlaczego? Ano dlatego, że standardowo JSON rozpoczyna się od nawiasów. A funkcja JSON encode enkoduje tylko podwójne cudzysłowie. Jeśli zatem output tej funkcji wrzucimy pomiędzy pojedynczy cudzysłów, wszystko będzie na pierwszy rzut oka grało, dopóki ktoś nie wrzuci jako parametr pojedynczego cudzysłowia. Ponieważ pojedynczy cudzysłów nie jest enkodowany, nie ma dodawanego backslasha, mamy XSS-a. Drugi przykład jest rzadziej spotykany, ponieważ deweloper od razu dotrzyma info od przeglądarki, ej, jest za dużo podwójnych cudzysłowów i nie będzie działał. Dlatego tylko trzeci przykład jest właściwy. I tutaj mamy pewną nielogiczność, bo tam potrzebowaliśmy tych cudzysłowiów, tutaj ich nie potrzebujemy. No ale właśnie po to trzeba czytać dokumentację, żeby o takich rzeczach wiedzieć. A teraz o Flashu. Taka jest wielka teraz nagonka na tego Flasha, Chrome go usuwa i tak dalej. Ale trzeba sobie zadać pytanie, czy wysyłka plików SWF w dodatku jakimś jest bezpieczna? No nie jest. A dlaczego nie jest bezpieczna? Ano dlatego, że standardowo SWF-y mają dostęp do kodu JavaScript. Możemy więc wysłać jakiś przykładowy SWF i potem zmusić administratora, żeby oglądał ten plik. No i bum, mamy kolejny XSS. Tutaj jest przykład strony biblioteki, która właśnie to między innymi robi. Drugi przykład, wysyłka innego rodzaju plików. Tutaj mamy wyrażenie regularne, które pozwala na wysyłkę GIF-ów, JPEG-ów i tak dalej. I co w tym przykładzie jest nie tak? Ano zipy. No bo zipy same w sobie nie są złe. Ale spotkałem się z takim użyciem, że dodatek przyjmował jakiegoś zipa, potem sobie tego zipa wypakowywał w jakieś tam miejsce, potem sobie coś na tych plikach robił i tyle. Oni w ogóle zapominali, że coś wypakowali, nie usunęli tych plików. Więc co robi atakujący? Tworzy sobie zipa z PHP-em, wrzuca go na stronę, oni go ładnie wypakowują, my sobie odpalamy ten plik PHP i bum, wykonujemy kod w PHP na czyjejś stronie. Jeśli mówimy o uploadzie, to tak samo trzeba uważać na pobieranie plików. W tym wypadku mamy jakąś funkcjonalność, że sprzedajemy coś w sklepie, no jeśli użytkownik jest zalogowany i kupił to od nas, no to wyświetlamy mu ten plik. No i robimy to przy pomocy PHP-owskiej funkcji readFile. Co ta funkcja robi? Ona wyświetla plik, który podaliśmy jako parametr. No i teraz używamy parametru getFile i pozwalamy użytkownikowi dowolnie wybierać plik. No to co robi użytkownik? Standardowo, dwie kropki, slash. Co to robi? Wychodzimy katalog w górę. Kilka takich katalogów w górę i jesteśmy przy wp-config. A co mamy w wp-config? Wszystkie dane na temat bazy danych. Dlatego, żeby się przed tym atakiem obronić, używamy funkcji z PHP baseName. Ona usuwa te wszystkie dwukropki i tak naprawdę za nas zajmuje się bezpieczeństwem. Ale znowu spotyka się agentów, którzy twierdzą, co będę używał standardu. Spróbuję coś swojego. No i użyli. Mamy funkcję strreplace. Co ona robi? Szuka pierwszego parametru i zamienia je na drugi. Czyli w tym wypadku szuka kropki, kropki, slasha i zamienia na nic. Gdzie jest trik? Ano trik jest tutaj. Możemy spreparować taki string, który na pierwszy rzut oka jest nieco dziwny, ale jeśli usuniecie z niego dwie kropki i slasha, to nagle okazuje się, że znowu dostaliśmy dwie kropki i slasha. Tak. Dlatego stosujemy tylko sprawdzone rozwiązania. Mówiąc o plikach, warto też poruszyć temat głębokiego ukrycia. Co to jest? No, głębokie ukrycie to jest coś takiego, że chowamy jakiś plik przed użytkownikiem i tylko ci, którzy znają do niego adres, mogą ten plik dostać. No i są jakieś dziwne alfanumeryczne adresy.
Jeśli chcemy tak robić, chociaż naprawdę nie powinniśmy, to powinniśmy pamiętać o jednej rzeczy. Tej poprawy. Wyłączenie indeksowania. Co robi indeksowanie? Standardowo, jeśli w katalogu nie ma pliku HTML, indeks HTML albo indeks PHP, będziemy dostawać listę wszystkich plików i katalogów, które są dostępne na serwerze. Więc po co atakującemu ułatwiać zadanie? Tak to musiałby przynajmniej próbować brute force'ować te nazwy. A tak to dostaje je od nas za darmo. Dlatego używamy opcji pauza indexes. Drugi przykład. Jeśli wszystkie nasze pliki są serwowane z poziomu PHP, warto wyłączyć możliwość odczytu tych plików z poziomu przeglądarki. Robi się to bardzo prosto. Jeden wpis w pliku htac z dene from all i wtedy, jeśli ktoś będzie próbował z poziomu przeglądarki otworzyć jakiś plik, dostanie message forbidden. Teraz takie rzeczy, które się spotyka troszkę rzadziej, ale też są ciekawe. Dla przykładu tutaj sprawdzamy, czy hasło zgadza się z naszym hasłem. Jeśli się nie zgadza, to z powrotem przekierowujemy użytkownika do panelu logowania. Gdzie jest problem? Problem jest tutaj, że WP Redirect standardowo nie kończy działania skryptu. On tylko wysyła request do przeglądarki użytkownika: hej, przenieś użytkownika z tej strony na tą. Ale skrypt PHP wykonuje się dalej. Dlatego też w tym pierwszym przykładzie dostaniemy info do przeglądarki, że masz przejść na jakąś inną stronę, ale wszystko dalej się wykona. Więc jeśli dalej był jakiś tajny content, którego nikt nie powinien bez hasła znać, to wystarczy, że użyję jakiegoś wugeta, ściągnie sobie tą samą stronę i bum, ma wszystkie dane. Bo zazwyczaj przeglądarki bardzo szybko działają na redirekty i nie zauważylibyśmy tego, że tam się coś wyświetliło poza tym redirektem. Dlatego po WP redirect zawsze używamy exita albo die, żeby zakończyć skrypt. Mówiąc o redirekcie, warto też wspomnieć, że jest druga funkcja, WP Redirect Save. Czym różnią się te dwie funkcje? Pierwsza przenosi nas tam, gdzie jej podamy, żeby nas przeniosła. Czyli jeśli jesteśmy na stronie example.com i pokażemy jej, żeby nas przeniosła do Google'a, przeniesie. Na WordPress.com przeniesie. Druga natomiast sprawdzi, czy adres, do którego chcemy przenieść użytkownika, jest w białej liście. Standardowo w białej liście jest tylko adres bieżącego WordPressa. Czyli jeśli na tamtym kodzie stosowalibyśmy funkcję... Czyli jeśli mamy jakiś błąd, gdzie WP Redirect jest źle użyty, to gdybyśmy używali WP Save Redirecta, ten błąd no, byłby trudno eksploitowany, bo ciężko jest zrobić jakąś złośliwą akcję przenosząc użytkownika po własnej stronie. Teraz coś, co się pojawia nie tyle często w dodatkach, ale w wyglądach, w tematach. Czasami się zdarza, że twórcy tematu stwierdzają, a dorzućmy jeszcze gratisową funkcję, niech to będzie prosty formularz kontaktowy, kontakt z administratorem. No i używają funkcji WP Mail, no i pozwalają użytkownikowi wysłać maila do kogo chcemy, z jakimkolwiek tematem i z jakikolwiek treścią. Gdzie jest problem? Lista odbiorców powinna być stała. Przecież z naszej strony nie chcemy, żeby ktoś wysyłał maile do konkurencji. A jeśli nie podamy adresu administratora jako stały, to oni to mogą zrobić, ponieważ kontrolują parametr do. Druga rzecz, jeśli ma się formularze kontaktowe, warto dodać CAPTCHA. Dlaczego? No bo w pierwszym przykładzie wystarczy, że ktoś nagle zacznie nam wysyłać wiadomości do dziwnej treści, do dziwnych użytkowników i po kilku milionach takich wiadomości zostaniemy zbanowani na serwerach mailowych. No i po co nam to? Jeśli mamy CAPTCHA, ona może trochę spowolnić to działanie, no chyba, że jest źle napisane. W tym wypadku, co z tego, że CAPTCHA ma super duper czcionkę, że wszystko jest tak mało czytelne, że nikt tego nie rozwiąże, jak otwieramy stronę źródłową i patrzymy, że odwołuje się do pliku CAPTCHA.php, a tam identyfikator, który musimy wpisać w CAPTCHA. I tak się zdarza. Teraz przechodzimy do klasyki, czyli do SQL Injection. Co to jest SQL Injection? Jest to wykonanie obcego zapytania w naszej bazie danych. W tym wypadku ktoś chciał, żebyśmy pobrali jakiś rekord Stability Table, ale możemy go zmodyfikować w taki sposób, że pobieramy hasło użytkownika OID 1, czyli de facto standardowo administratora. Jak zatem chronić się przez SQL Injection? Zawsze, ale to zawsze dla wszystkich danych wejściowych powinniśmy stosować metody, które zapobiegają SQL Injection. Kilka razy już się spotkałem, że deweloperzy nagle stwierdzili: okej, ale co ty mi możesz zrobić, jak możesz kontrolować tylko parametr limit? A co robi limit w bazach danych?
no limit, baza danych pozwala nam na powiedzenie bazie danych, od którego rekordu chcemy otrzymać dane i ile ich ma być. No jak się tak człowiek zastanowi, no tak, rzeczywiście ciężko to wyeksploatować, no bo co? Mogę wyświetlić albo dwa rekordy, albo jeden i zaczynamy od drugiego. Ale okazuje się, że znaleźli się ludzie, którzy i tą metodę wyeksploatowali, używając różnych dziwnych trików z MySQL-a, dlatego polecam tego bloga i tutaj jest cała procedura, która przeprowadzi atak SQL Injection również w tym przypadku. Zatem jak się chronić przed SQL Injection? W przypadku XSS-ów mieliśmy funkcję Escape Attribute, a tu mamy funkcję Escape SQL. I tutaj podobnie, żeby ta funkcja działała, musimy mieć output pomiędzy albo pojedynczym, albo pomiędzy podwójnym cudzysłowem. Jeśli cudzysłowów nie ma, tak jak w drugim przypadku, funkcja dalej jest podatna, pomimo tego, że używamy Escape SQL. Jednak najlepszą ochroną przed SQL Injection jest używanie prepare statement, tak jak tutaj w ostatniej linijce widać. To jest najlepsza metoda, bo po pierwsze, we wszystkich parametrach stawiamy albo %d, albo %s, czyli to jest wszystko bardzo czytelne, bo tutaj widzimy, co jest parametrem, co nie jest. Dodatkowo nie bawimy się z żadnymi cudzysłowiami i dodatkowo nie bawimy się z żadnymi funkcjami, które musimy użyć. Także jeśli ktoś boi się SQL Injection, proponuję prepared statement i używać wszędzie, zawsze i innego wyjścia nie ma. Teraz takie przykłady, coraz to ciekawsze. Dlaczego nie warto używać wyrażeń regularnych? Albo dlaczego warto się zastanowić dwa razy, czy na pewno chcemy użyć wyrażeń regularnych. W tym przypadku deweloper chciał sprawdzić, czy identyfikator zawiera tylko znaki alfanumeryczne. No i prawie się udało. Dlaczego prawie? No bo standardowo to wyrażenie będzie sprawdzało, czy znak alfanumeryczny znajduje się gdziekolwiek w tekście, który podał użytkownik. A nie taka była idea. Ktoś chciał sprawdzić, czy cały identyfikator jest alfanumeryczny. A żeby to działało w taki sposób, należy użyć znaku początku tekstu i końca tekstu, tak jak w drugim przykładzie. Dlatego, jak widać, w wyrażeniach regularnych dwa znaki i już nie to, co chcemy. A teraz mój osobisty faworyt, coś, co jest przez wszystkich deweloperów, ja nie wiem, nierozumiane. WP Ajax, czyli dostęp od kuchni, te wszystkie funkcjonalności, że coś się dzieje w tle, my tego nie widzimy, nie musimy przeglądarki odświeżać. To jest wszystko fajne. Tylko, że dużo osób nie wie, albo ja nie wiem, nie doczytali, że ta pierwsza jest dostępna dla wszystkich zalogowanych, a ta druga jest dostępna dla wszystkich niezalogowanych. Zatem gdzie jest trik? Trik jest taki, że wszyscy myślą, że ta pierwsza jest dostępna dla wszystkich zalogowanych administratorów. A to już jest problem. Bo wystarczy, że mamy dodatek, który zajmuje się backupem, no i nagle się okazuje, że każdy zalogowany użytkownik, wchodząc na Ajaxa, może sobie pobrać tę bazę danych, bo ktoś nie sprawdził uprawnień. A uprawnienia sprawdza się tymi funkcjami. Możecie sobie teraz zadać pytanie, kurczę, przecież to jest proste. No jednak nie jest proste, a to dlatego, że w WordPressie mamy też takie nazwy. Czy ktoś wie, co te dwie funkcje robią? No, ty może nie, bo ty wiesz. Ale ktoś z sali? No. Tak. 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 A wszyscy myślą, że te funkcje sprawdzają, czy ktoś jest administratorem. I już widziałem kupę takich dodatków, że ludzie używali tej funkcji w Ajaxie i nagle się dziwili. Ej, no czemu ty nam wysyłasz raport o błędach? Przecież wszystko jest ok, używamy funkcji isAdmin. No tak, tylko że funkcja isAdmin sprawdza, czy jesteśmy w panelu administratora. A funkcja isNetworkAdmin sprawdza, czy jesteśmy w panelu administratora multisieciowego. Tak. A teraz na koniec coś, co przez wszystkich jest marginesowane. Jak się wysyła bug reporty, to wszyscy mówią, tego się nie da użyć, to jest nieeksploitowalne, co ty nam wysyłać i spać. Mówię tutaj o cross-site request forgery. O co chodzi? Prosty przykład. Mamy kod taki jak u góry. Czyli sprawdzamy, czy użytkownik może usunąć post. I jeśli może, to usuwamy ten post. Proste. Problem jest taki, gdy na swojej stronie zamieścimy taki kod, a użytkownik jest aktualnie zalogowany. On przegląda naszą stronę, w tle idzie request do przeglądarki o ten obrazek, tylko że tak naprawdę to nie jest obrazek, a zapytanie, żeby usunął post 1. Tylko że on tego nie widzi i nawet nie jest świadomy, że właśnie usunął post 1. Jak się przed tym chronić? Ano używamy tokenów.
Co to jest token? Token to jest coś, co zostało wygenerowane na podstawie trzech wartości. Pierwsza to jest losowy ciąg znaków, przynajmniej teoretycznie powinien być losowy i inny dla każdego WordPressa, który jest konfigurowany w pliku wp-config. Drugi to dane użytkownika, a trzeci to dane akcji. Chodzi o to, żeby różni użytkownicy dla tej samej akcji mieli różne identyfikatory, a także żeby ten sam użytkownik dla różnych akcji miał różne identyfikatory. I teraz WordPress zna te wszystkie wartości i spokojnie może przy generowaniu linków wygenerować tą wartość i wszystko będzie działało ok, ale atakujący nie jest w stanie zgadnąć tego 10-znakowego identyfikatora. Dzięki temu nawet jeśli przekona nas, żebyśmy kliknęli na dany link, to dostaniemy informację Are you lost? Are you really sure? Dzięki wszystkim za uwagę. Jeśli się podobało, zafollowujcie mnie na Twitterze. Zapraszam też na moją stronę securityshorek.pl. Tam są wszystkie błędy, które dotychczasowo znalazłem wraz z kompletnym opisem jak, dlaczego i z exploitami. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, to zapraszam. Kontakt e-mail. Także będę się tu kręcił. Jeśli ktoś chce coś prywatnie zapytać, jestem do dyspozycji. Dzięki. Pytania oczywiście... Pytania oczywiście można zadać od razu, teraz. Dziękuję, fajna prezentacja, owocna. Tylko zapytanie odnośnie jakichś takich prostych, podstawowych, może rekomendowanych wtyczek podnoszących jakby bezpieczeństwo WordPressa na dzień dobry. Osobiście używam iTeam Security. Stara nazwa Better WordPress Security. Spoko wybór, chyba najpopularniejszy plugin w tym momencie. Najwięcej ściągnięć chyba z tego co kojarzę, tak. No to, że najwięcej ściągnięć nie znaczy, że jest dobry, tak? No tak, ale można się sugerować troszkę. Dobra, dziękuję. To ja może też odpowiem na zapytanie. Pamiętajcie, że ściągnięcie najlepszej wtyczki zapewniającej bezpieczeństwo nie zapewnia bezpieczeństwa. To znaczy ona chroni przed pewnymi typami, natomiast przed połową błędów tutaj ona nie ochroni, bo to są błędy po prostu w innych wtyczkach. To są błędy w ich działaniu, a nie w bezpieczeństwie WordPressa jako takiego. Tak tylko informacyjnie. Godzinę temu Krzysiek Grusz w sali obok tą wtyczkę jest kompromitował, także... Ja mam takie pytanie, czy poleciłbyś coś na zasadzie checklisty albo miejsca, w którym ktoś to potrzebuje liznąć te obszary w ogóle deweloperskie. Może sobie po wykonaniu właśnie dodaniu jakiejś tej jednej linijki w swoim kodzie przejrzeć od A do Z. Nie wiem, czy taka lista jest, pewno gdzieś jest, ale ja ogólnie bym polecał przejrzenie manuala WordPressa i przejrzenie wszystkich funkcji zaczynających się na est, bo jest ich kilka, ja powiedziałem tylko o trzech, jest ich naprawdę sporo. Więc polecam przyjrzenie tych funkcji, przeczytanie dokładne, co one robią i użycie w swoim kodzie. I pierwsza rzecz, szukasz wszystkich WP Ajax, sprawdzasz, czy sprawdzasz uprawnienia administratora. Druga rzecz, sprawdzasz wszystkie zmiany globalne, czyli get, post, czy używasz funkcji escape. To jest podstawa. Jeśli, no, to trzeba sprawdzać, to jest podstawa. Reszta, no to tak jak mówię, są błędy logiczne na przykład jakieś, które ciężej uchwycić, tak? Tu trochę chyba zabrakło nonusach dla Ajaxów. Był na samym końcu. Ja mam pytanie, znaczy może totalnie laickie, tak, bo nie wiem, nie badałem tego tematu, więc zupełnie out of the blue. Jak jest, jeśli chodzi o weryfikowanie kodów wtyczek przez samą organizację WordPressa? Nie, czy tam są jakieś podpięte statyczne analizatory, które po prostu, bo generalnie dużo z tych błędów da się bez problemu statycznym analizatorem kodu wychwycić i po prostu automatycznie wysłać request z jakiegoś właśnie takiego, nie wiem, systemu do deploymentu, że okej, okay, fajnie, ale tutaj masz potencjalnie ileś tam bugów i możesz to poprawić, tak? Chcesz odpowiedzieć? To ja odpowiem, ponieważ właśnie się ostatnio zmieniło. To znaczy tak, nie ma żadnego automatu, bo nie ma. Natomiast wręcz się to zmieniło, że ostatnio zaczęli sprawdzać, bo ja ze dwa lata temu, fakt, że to była, nie wiem, nasta wtyczka, którą umieszczałem w repozytorium, wysłałem po prostu ipsum lorem wygenerowane i spakowane do zipa i zostało to zaakceptowane jako wtyczka, więc nikt tego kodu nawet nie obejrzał, nikt nie rozpakował tego zipa. No, zmienia się tak, że teraz jak wysyłałem wtyczkę, to najpierw było powiedziane, że to jest niepełna, a potem, że nie działa, a potem to, że w ogóle taka funkcjonalność, to oni nie są zainteresowani, żeby była. Chciałem wysłać wtyczkę WordCampową z banerkami i innymi takimi drobiazgami. Została odrzucona.
prostu szok. Ktoś to obejrzał. To po tym Lorem Ipsum sprzed półtora roku to był naprawdę dla mnie ciężki szok. Cześć. Poruszyłeś kwestię na styku bezpieczeństwa UX-u przy formularzu kontraktowym, to znaczy CAPTCHA, tak? Ulubione zabezpieczenie, z drugiej strony koszmar wszystkich, którzy chcą zwiększenia konwersji. Czy masz jakieś inne propozycje na podniesienie bezpieczeństwa formularza bez jakby utrudniania ludziom wypełniania go? Wiesz, to jest ciężka sprawa, bo teraz te boty są coraz bardziej zaawansowane. Ale myślę, że najprostszą metodą jest formularz kontaktowy dla zalogowanych, ale teraz znowu wszyscy designerzy mi powiedzą, co ja wymyśliłem. No ale niestety, proste metody nie istnieją. Na coś trzeba się... coś trzeba wybrać, nie? CAPTCHA nie wszędzie trzeba stosować, nie? Jeśli mam jakąś małą stronkę firmową, no, to wystarczy, że jest stały adres kontaktowy i wszystko będzie ok, najprawdopodobniej. No niestety, prostych rozwiązań nie ma, także ciężko tutaj odpowiedzieć na to pytanie. Jeszcze jakieś pytania? Ktoś coś? Nie widzę. To dziękuję bardzo. Dzięki. No to teraz chwila przerwy, czas, żeby uzupełnić zapas kofeiny we krwi. Spotykamy się o 17.00.